Cześć, 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 cześć. Bogusia Bogiadlen, instruktor tańca. Zapraszam Ciebie na moje kolejne nagranie. Widać, widać. Na moje kolejne nagranie, czyli o zaufaniu w tańcu. No właśnie, to jest dość fajny temat. Ja tutaj będę się klasycznie posiłkować, żeby nic mi nie nawiało z głowy. Nie? Zwróć uwagę, mój drogi, moja droga. Jak to jest z tym zaufaniem? Ono jest w sumie od samego początku. Na dobrą sprawę. I teraz sobie pomyślisz, ale jak to od początku? Idąc na takie zajęcia, na przykład z polecenia. Na początku ufasz osobie, która Ci poleca te dane zajęcia, że jednak nie będzie tam lipy, że instruktor Ci się spodoba, że no, z grupą nie masz za bardzo wpływu, nie, kto przyjdzie, ale temu instruktorowi, że na przykład Ciebie czegoś rzeczywiście nauczy, że przedstawi Ci jakby dane sekwencje, dany ruch, wytłumaczy Ci, także zrozumiesz, wyjdziesz zadowolony, że będziesz umieć to powtórzyć i tak dalej i że będzie Ci się przede wszystkim podobać i Twoje pieniądze, mój drogi, moja droga, nie pójdą w błoto, to już jest pewny rodzaj zaufania. Jeśli gdzieś tam szukasz samemu, tak, zajęć, no to gdzieś tam trochę już idzie w, a propos zaufania do samego siebie, czy jestem w stanie dobrze to wyczuć. To jest metoda prób i błędów oczywiście i tak dalej, nie masz jakby żadnego potwierdzenia. No ale wtedy ufasz bardziej swojej intuicji, można tak by to nazwać. No dobra, ale decydujesz się, idziesz na te zajęcia, nie? Jest spoko decyzja, idę, pójdę, odważę się i tak dalej. No i idziesz sobie na takie zajęcia, jesteś sobie już na takich zajęciach i gdzieś tam wchodzisz do szkoły tańca. No tak rozglądasz się, no spoko jest nawet, nie? No, w miarę czysto, jest tam, nie wiem, ładny wystrój, miła pani z recepcji, to chyba nie będzie źle. No takie są pierwsze odczucia, nie? Potem ile osób jest, no to chyba nie jest drętwo, nie? Całkiem sporo osób tam przychodzi. No to chyba jednak szkoła nie będzie zła. Potem widzisz instruktorów, albo instruktorkę, albo instruktora, w zależności od stylu. Ja tutaj będę patrzeć pod swoim kątem, uczę baciaty, salsy w Warszawie, tak? Zapraszam Ciebie serdecznie, więc wiesz, będę miała powiedzmy taką perspektywę, jakbym, no, to była ja. Siłą rzeczy, nie? I teraz, no widzisz tych instruktorów, możesz mieć oczywiście różne odczucia, uczucia i tak dalej, ale w zależności od tego, jak Ci je przywitają, nie? Jak do Ciebie podejdą, w jaki sposób będą Ci tę wiedzę przekazywać, tak gdzieś tam będzie jakieś tam Twoje wyobrażenie o tej osobie, jakaś opinia może, jakieś zdanie się wyrabiać. No i teraz tak, on zaczyna gdzieś tam, czy ona, oni zaczynają Ciebie uczyć tańczyć. No i gdzieś tam swoim okiem obserwatora gdzieś tam starasz się powtarzać. No i w zależności od tego, czy było spoko na zajęciach, czy rzeczywiście było merytorycznie, czy było konkretnie, czy Ciebie nauczyli, czy wyszliśmy z jakąś konkretną wiedzą, umiejętnościami przede wszystkim i czy było fajnie, fajnie, czyli miło, czyli na przykład zabawnie, pośmialiśmy się, albo wyszliśmy z taką ulgą, można powiedzieć, że te pieniądze rzeczywiście nie były, wiecie, wyrzucone w błoto, to już będzie trochę rzutować na to, czy będziemy chcieli do tego wrócić miejsca, nie? Czy do tych instruktorów, może do tej samej grupy, a może do innej grupy, ale tego samego instruktora, nie? Bo damy szansę instruktorowi, a grupa była na przykład niemrawa, albo właśnie była totalnie radosna i to było super, bo przyjęliśmy energię, nie? Więc zaufanie wbrew pozorom, no, idzie od samego początku. No i oczywiście idziesz sobie dalej. No i masz tego instruktora. Albo kupił Twoje serce, albo nie kupił. Wróćmy do tego, jakby kupił, nie? Bo wiadomo, jak nie kupił, to pewnie albo nie wrócisz, albo pójdziesz do kogoś innego. Taka jest prawda, nie? Jeśli gdzieś tam przekonał Ciebie, wyszedłeś zadowolony, no to idziesz na dalsze zajęcia. I teraz, gdzie jest dalej zaufanie? Zaufanie jest właściwie z każdą osobą się tworzy, z którą będziesz tańczyć. Czyli z Twoim kolegą, koleżanką z kursu. No ale jak to zaufanie do nich? No tak. Łapią Cię za ręce, prowadzą Cię, albo Ty dajesz się prowadzić, będąc partnerką, tak? I gdzieś tam robią coś z Twoim ciałem.
to jest zawsze takie określenie, gdzie każdy tak spogląda, robią coś z moim ciałem. No bo wiesz, jeśli tańczysz w parze, a to skupmy się na razie na tańcu w parze, bo tańcząc solo, no to ja jakby, ja jako osoba jestem odpowiedzialna głównie za swoje ciało, za to, jaki ruch zrobię, czy w danym momencie myślę logicznie, czy gdzieś tam się szarpię i tak dalej, więc to jest troszkę inny temat. No oczywiście instruktor ma wtedy dużo, dużo jakby roli w tym wszystkim, żeby pokazać Ci ruch dobrze i prawidłowo i bezpiecznie. Ale tańcząc w parze, oczywiście my jako instruktorzy staramy się podchodzić do Ciebie, do każdej innej osoby i gdzieś tam pomagać. Korygować to wszystko tak, żeby było wygodnie, żeby było bezpiecznie, żeby było ładnie, żeby wyglądało, wiecie, też przy okazji. No i żebyście rozumieli, nie? Co muszę zrobić, by osiągnąć, zrobić jakąś rzecz, nie? Żeby wykonać, żeby mieć dany efekt. No i teraz oczywiście my jako instruktorzy chodzimy po sali, staramy się z Wami też tańczyć. Głównie tańczymy wtedy, kiedy jest dysproporcja, czyli ja tańczę jak jest więcej na przykład panów i pań też, bo też potrafię prowadzić. I tak dalej, i tak dalej. Niektórzy instruktorzy nie będą z Wami tańczyć, to jest ich oczywiście decyzja, w to nie wnikam, to jakby wiecie, o co chodzi, nie? Ale też czasami będzie tak, że będziemy przyglądać się Wam tylko, nie? I wtedy Wy sobie tańczycie ze sobą, a my staramy się podchodzić i Wam pomagać. Docelowo to jest bardzo dużo zależy od nas, jak będziecie tańczyć, ale też bardzo dużo zależy od tego, jak bardzo kontrolujemy swoje ciało. Czyli czy dbamy o siebie, czy komunikujemy się ze sobą. Z tym feedbackiem jest często duży problem, bo boimy się, że ktoś to źle odbierze, że ktoś się zdenerwuje, że ktoś to odbierze jako, że ja nie umiem tego zrobić i teraz już mi nic nie wychodzi, albo że chcemy coś zrobić na złość i tak dalej. Pamiętaj, bardzo dużo zależy od naszego tonu. Słowa, jakie wypowiadamy, mają bardzo duże znaczenie, ale jeszcze większe znaczenie, albo podobnie, tak, na podobnym levelu, jest to, w jaki sposób to powiesz. Czyli czy masz dobrą intencję, czy masz miły ton, spokojny ton, czy dajesz jakiś argument, a nie na zasadzie szarpiesz mnie, to boli. Okej, jest to jakaś informacja, ale jakbyś na przykład powiedziała, wiesz co, jak mnie złapiesz konkretnie, ale nie będziesz mnie ściskać i wtedy pójdziesz razem ze mną, to ja będę rozumieć, o co chodzi, bo idziemy w tym razem, a Ty mnie teraz przestawiasz. To jest trochę inny rodzaj feedbacku. Mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi i że rozumiesz jakby moją ideę i że też spróbujesz gdzieś tam ten feedback dawać, nie? I teraz z tym zaufaniem. Partnerze, staraj się wyczuć to, co robisz, tak? I teraz podchodź do partnerki tak, żeby jej było wygodnie. Czyli tak jak to, co powiedziałam przed chwilą. Nie szarpiej tam, nie przestawiaj, nie machaj rękoma, bo to nic specjalnego nie przynosi. Wtedy bardziej, no, nie można powiedzieć, że tańczysz rękoma, ale przestawiasz ją wtedy, nie? A docelowo chcemy tańczyć całymi ciałami. Swoim i kogoś. Jeśli jesteś partnerem, to liderem, to będziesz prowadzić swoje ciało i prowadzić ciało drugiej osoby. I zwróć uwagę, jeśli jeszcze tego nie wiesz, to jesteś trochę bardziej odpowiedzialny za ten taniec, czyli jesteś odpowiedzialny za nas dwoje. Tak. Za partnerkę i za siebie. Partnerko, jeśli tańczysz z partnerem, staraj się nie przyspieszać ruchu, nie robić gwałtownych ruchów. Czasami są jakieś wychylenia i tak dalej, położenia i czasami jest w muzyce jakiś akcent i czasami nie kontrolujesz tego ciała, rzucasz się i tak dalej. Robisz krzywdę i robisz dużo problemu dla partnera, który musi się nagle utrzymać, bo nie spodziewał się na przykład takiego tak intensywnego ruchu, takiego rzucanego ruchu, nazwijmy to kolokwialnie. Czyli starajmy się kontrolować swoje ciała, tak? Nie wrzucać odpowiedzialności na tam drugą osobę, niezależnie czy to byłby partner czy partnerka, bo będzie nam po prostu wtedy dużo milej tańczyć ze sobą. Będziemy się rozumieć, będziemy się szanować, no i wtedy to zaufanie będziemy budować zdecydowanie bardziej i mocniej, niż jakbyśmy mieli tego nie robić, nie? Mam nadzieję, że dałam Wam troszkę chociaż do myślenia. Pamiętaj, zaufanie jest od samego początku. Do osoby, która Ci poleca, do samego siebie, później do instruktorów, a właściwie przez całą drogę do instruktorów, że on za każdym razem będzie trzymać ten poziom tego tańca, tak, że będzie Ciebie rozwijać, że będzie Ci się podobać, że będziesz wiedzieć, co ćwiczyć i tak dalej, nie chcę tutaj teraz powtarzać, do drugiej osoby, że będziemy się szanować i opiekować sobą. I to jest bardzo fajne w moim przekonaniu określenie, czyli opieka, troska o siebie, nie?
To jest jeden z wielu skilli o tym, dlaczego warto tańczyć, tak? Co nam daje taniec i tak dalej, dlaczego warto chodzić na kursy tańca, a nie na przykład uczyć się samemu czy z YouTube'a. Nagrałam już dla Ciebie wideo, zachęcam Ciebie, żeby do niego sobie wrócić. Tam gdzieś tam poszerzyłam tą perspektywę, dlaczego, co nam daje taniec, tak? Jakie aspekty i tak dalej, jakie wartości daje nam taniec, z czym sobie lepiej radzimy po takich kursach tańca, po pierwszych zajęciach i po kolejnych, po nastych, po dziesiątkach, setkach innych zajęć, godzin zajęć i tak dalej, po imprezach i tak dalej, nie? Zachęcam Was, moi drodzy, żebyście sobie zajrzeli do tego nagrania, bo do każdego innego, bo ta seria edukacyjna taka dosyć, wiecie, rośnie w siłę i będzie jej jeszcze więcej, w zależności kiedy mnie słuchasz, oglądasz, tak? Żeby sobie sprawdzić. Myślę, że jest jeszcze wiele tematów, które gdzieś tam mogą Tobie posłużyć, mogą odpowiedzieć na Twoje pytania wewnętrzne, bo Twoich kolegów, koleżanek,